wymiana klocków hamulcowych. Cześć! Większość rowerów szosowych teraz, szczególnie nowych, ma już hamulce tarczowe. Ale wiele rowerów, które eksploatujemy i które jeszcze będziemy ładnych parę lat eksploatować, ma hamulce szczękowe. I tam za hamowanie odpowiadają takie małe gumowe klocuszki. Zaraz Wam pokażę, jak można samemu w łatwy sposób to wymienić. Kolarze amatorzy najczęściej hamują hamulcami porówno lub nawet trochę więcej tyłem. Jak do tego dodamy brud lecący z przedniego koła na tylne koło, a co za tym idzie również na tylne klocki, to one zużywają nam się dużo szybciej niż przednie. Na pierwszy rzut oka w tym rowerze klocki są jeszcze w porządku, ale jak przyjrzymy mu się z drugiej strony, to starał się on praktycznie do linii krytycznego zużycia. Klasyka, żeby wymienić coś na nowe, potrzebujemy ten nowy element, czyli akurat tutaj nowe klocki hamulcowe. Żeby je wymienić, wystarczy w zasadzie odkręcić jedną małą śrubkę blokującą te gumowe elementy w szufladce w obudowie klocka. Odkręciliśmy śrubę, możemy wysunąć klocek, trzeba go czymś podważyć i wysunąć do tyłu. Tak jak mówiłem, ten wygląda jeszcze nieźle, chociaż jak go wysunęliśmy, to się okazuje, że z kolei z frontu jest dość mocno zużyty. Dla porównania nowy klocek ma tyle materiału hamującego, a stary, jak widzicie, jest już zużyty do linii krytycznej. Nowe klocki mają oznaczenie zarówno prawy, lewy, jak i oznaczenie, w którą stronę jest front. To będzie ciężko pomylić, bo śruba blokująca musi nam się zmieścić w tym kanaliku. Wybieramy prawy klocek, strzałką do przodu i wsuwamy go w szufladkę. Drugi z literką L ląduje po lewej stronie. Aha, i tu pojawia się problem, bo zrobiło nam się za ciasno, klocek nie chce się wsunąć na miejsce. W tym momencie albo możemy użyć regulatora i zmienić naprężenie linki, albo jeżeli na regulatorze nie ma zakresu regulacji, to musimy tą linkę poluzować. Do tego akurat w tym modelu hamulców służy ta śruba. Odpuszczamy dobre 3-4 mm, bo włożyliśmy znacznie grubsze, świeże klocki, więc potrzebujemy na nie więcej miejsca. I jeszcze raz próbujemy włożyć lewy klocek na miejsce. Wjechał. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest przykręcenie śrubek blokujących klocki na miejscu. O tym nie należy zapomnieć, więc zanim przejdziemy do końcowego wyregulowania położenia nowych klocków względem obręczy, to koniecznie trzeba wkręcić śruby zawleczki na miejsce, tak żeby klocki nie mogły się same wysunąć, na przykład jeżeli na przyciśniętym hamulcu trochę cofniemy na postoju koło. Po nierównym zużyciu klocka widać, że okładziny są krzywo zamontowane, także teraz to poprawimy, żeby nasze nowe klocki ścierały się równomiernie. Ostatnia rzecz to wyregulowanie szczęk hamulcowych lewo-prawo. Do tego służy śruba od naprężenia wychyłu, naciągnięcia sprężyny właśnie tej wychyłowej. Troszeczkę poluzowujemy, żeby hamulce ustawiły się równomiernie i żeby nowe klocki właśnie równomiernie nam się zużywały. I to cała robota na dzisiaj. Jak widzieliście, wymiana klocków nie jest ani praco, ani zbyt czasochłonna. Dawajcie w komentarzach, co jeszcze dla Was ograć.